Ci sta ogni Zelensky, no? W Ternopolu na Ukrainie, na rynku przy studni. Między innymi dziadek właśnie tam spotkał swojego history. Komendanta Jana Starzyka, podinspektora Jana Starzyka. A to history. Udawał się na Rumunię. Wtedy padły, znam to właśnie od ciotki Wandy. Bo na Rumunię. Ja kiedy mi parę lat temu to opowiadał, na Rumunię. Przed śmiercią, bo też już niestety nie żyje. Opowiadała mi właśnie, jak jej ojciec Jan namawiał dziadka, żeby poszedł na Rumunię z nimi. Dziadek niestety powiedział, nie Janek, ja idę z moimi chłopakami. No i tak się stało, że kiedy Rusy 17 września uderzyli, mieli całą policję województwa śląskiego, która była tam na tych wschodnich granicach w zasięgu ręki. Masy tych policjantów zginęło na miejscu, ci, którzy stawiali opór, zostali rozstrzelani na miejscu, a ci, którzy po prostu zostali pojmani, zostali przetransportowani, znaczy szli pieszo do jednego z najcięższych obozów policji województwa śląskiego, do Ostaszkowa. Ostaszków mieścił się nad brzegiem jeziora Seliger na Wyspie Stołbnej. I tam w starym monasterze właśnie powstał obóz dla policji województwa śląskiego. Nie tylko tam byli sami policjanci województwa śląskiego, byli tam też pogranicznicy, byli tam księża, byli tam nauczyciele, było tam też kilku wojskowych, była służba pogranicza. No w każdym razie był to jeden bardzo ciężki obóz. I końcówkę tej historii zapewne większość osób zna, dlatego że Ostaszków kojarzy się jednoznacznie razem z Katyniem i Starobielskiem, prawda? Tak. Ale chciałbym... Ale ja może dokończę, dlatego że to jest właśnie dosyć istotne, bo tak jak pan właśnie wspomniał, ta końcówka jest tragiczna i niestety tam było tylko jedno wyjście, a to wyjście to było przez siedzibę NKWD, która mieściła się w Kalinie, obecnie Twer, i przez czerwoną salę, gdzie sprawdzano policjantów z dokumentów, sprowadzano oni byli do piwnicy, w której niestety był wykonywany wyrok śmierci, strzałem w tę głowę zostali zabijani. I wokół tego, wokół tej siedziby w nocy krążyły traktory, które zagłuszały strzały. W początkowej fazie, w tych pierwszych dniach, kiedy zaczęto mordować tam policjantów, było około 350 mordów w ciągu nocy. I warto o tym na pewno przypominać, tym bardziej dzisiaj, gdy o Katyniu się zapomina, zwłaszcza na świecie, ale chciałbym, żebyśmy mimo wszystko jednak wrócili jeszcze do tych powstań śląskich, bo znajdujemy się w Muzeum Powstań Śląskich i już przenieśliśmy się do lat 40., a gdybyśmy mogli jednak teraz wrócić do samych powstań. Pan Jan Planta, historyk, kustosz Muzeum Powstań Śląskich. Usłyszeliśmy już w skrócie o tych powstaniach. Chciałbym, żebyśmy może powiedzieli jeszcze krótko, jaka była iskra, jakie były powody wybuchu tego pierwszego powstania. Czy były to właśnie powody gospodarcze związane z pracą na kopalniach i tym, że byli tam zatrudniani Niemcy? Czy to były główne powody wybuchu pierwszego powstania śląskiego? Między innymi. Już przed pierwszym powstaniem śląskim na Śląsku zawiązała się silna i zakamuflowana, prężnie działająca Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Ona dopiero budowała swoje struktury, które w założeniu miały doprowadzić do wybuchu powstania. Struktury obecne w całej Polsce. Ale na Śląsku oczywiście również prężnie działające. I w założeniu, kiedy mieli osiągnąć gotowość bojową, mieli uderzyć na oddziały niemieckie, ażeby przyłączyć ten Śląsk do Polski. Jednakowoż w międzyczasie, jak już wspominałem wcześniej, skończyła się pierwsza wojna światowa. Zaczęli wracać z frontu zdemobilizowani żołnierze. Pracodawcy, przede wszystkim właściciele hut i kopalń, otrzymali od władz niemieckich nakaz, że wszystkich Ślązaków, którzy w jakiś sposób się konspirują, zrzeszają czy poczuwają się do polskości, mają być natychmiast z roboty wyrzuceni czy też wyciepnięci, jak to wyglądają po naszemu, i w ich miejsce mają być przyjęci rodowici Niemcy, bojówkarze niemieccy i wszelkiego rodzaju agitatorzy, którzy tutaj na rzecz opcji niemieckiej działają. No i masa ludzi została bez pracy. Jak już wcześniej to była iskra. Tak jest, to była iskra. A iskra, która zapaliła beczkę prochu, zaczęła się oczywiście, tak jak pan Urbańczyk powiedział, w Mysłowicach. Tam na kopalni zgromadziła się
masa ludzi wyrzuconych właśnie z pracy, która domagała się m.in. zapłaty zaległych wynagrodzeń. Dyrektorzy kopalni sprowadzili oddział niemieckiego Grenzschutzu, czyli Straży Granicznej, który miał zadanie czuwać nad porządkiem. Kiedy demonstrujący górnicy razem z rodzinami wtargnęli na teren kopalni, dowodzący oddziałem porucznik nakazał otworzyć ogień. Zginęli górnicy, zginęły ich żony, zginęło też jedno z dzieci, co właśnie było przyczyną wybuchu tego powstania. Ale w międzyczasie również zaczęły się masowe aresztowania w ramach tej polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. No i to było pierwsze powstanie śląskie i efektem tych konfliktów tutaj w regionie było to, że w 1920 roku, gdy podpisowano traktat wersalski, to rozmawiano tam pod Paryżem na temat właśnie rozstrzygnięcia sprawy śląskiej. No i co tam ustalono? W Paryżu bardzo silnie działała polska delegacja z Romanem Dmowskim na czele, tam również Ignacy Jan Paderewski był i oni cały czas optowali nad kształtowaniem się tej granicy. Bardzo dobrze dogadywali się ze zwycięzcami I wojny światowej, którzy ponieśli największą daninę krwi, czyli z Republiką Francuską, i ustalono, że w związku z takimi niepokojami i chęcią przyłączenia tych ziem śląskich do Polski, a żeby to w sposób demokratyczny rozegrać, zadecydowano, iż na Górnym Śląsku będzie miał miejsce plebiscyt. No i to miało być w pewien sposób rozstrzygnięcie konfliktów. Miano po prostu demokratycznie zdecydować, czy Śląsk ma być polski, czy niemiecki. Ale jednak no nie powstrzymało to tych konfliktów zbrojnych, bo w tym okresie oczekiwania na wyznaczony termin plebiscytu doszło do kolejnego powstania. Dlaczego? Tak jest. Drugie powstanie śląskie jest bardzo ciekawe, bo było już właściwie formą demonstracji siły i pokazania tego, co Polacy potrafią i Ślązacy przede wszystkim zrobić, jeżeli są dobrze zorganizowani. Cały czas działała to Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska. Taką przyczyną właściwie wybuchu tego powstania były te masowe aresztowania, o których wspominałem, i przede wszystkim działalność znienawidzonej na terenie Górnego Śląska niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, czyli Sicherheitspolizei, czyli ZIPO. Mówi pan niemiecki, ale ta policja ZIPO miała być w założeniu bezstronna, pokojowa. Tak jest, w założeniu traktatu wersalskiego. Ale że wszyscy funkcjonariusze, którzi w tej Policji Bezpieczeństwa, w tej Sicherce byli Niemcami, w związku z czym ochraniali niemieckie wiece agitacyjne, natomiast rozpędzali pałkami, czy też przy użyciu innych narzędzi wiece polskie. Między innymi przyczynili się także do linczu na bardzo znanym i zasłużonym dla polskości w Katowicach doktorze Andrzeju Mieleńskim, gdzie bojówkarze go po prostu wywlekli z domu, pobili, a następnie wrzucili do rzeki Rawy, gdzie poniósł męczeńską śmierć. No i w zasadzie można powiedzieć, że to drugie powstanie śląskie w tym kontekście zostało w pewien sposób w zasadzie wygrane, bo jego efekt był taki, że komisja międzysojusznicza zgodziła się na rozwiązanie ZIPO, czyli tej właśnie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. Tak jest, to był niemały sukces strony polskiej. Na jej miejsce powołano mieszaną polsko-niemiecką policję plebiscytową, czyli APO, Abstimmung Polizei, która miała się składać po połowie z funkcjonariuszy polskich i funkcjonariuszy niemieckich. I od tej pory, dzięki włączeniu się w te struktury, Polacy już dokładnie mogli przewidzieć ruchy tej policji. Można powiedzieć, że czuwali również nad porządkiem, bezpieczeństwem. No i to był rok 1920 i w zasadzie potem mieliśmy kilka miesięcy pokoju, zawieszenia broni, przynajmniej broni, ale jednak trwała intensywna propaganda w sprawie plebiscytu, który został zarządzony na rok 1921. I jak nie trwała wojna, ale jak trwała ta wojna propagandowa, tak zapytajmy. Tak, można powiedzieć, że to była wojna papierowa, tak. Patrząc na te nasze bardzo ciekawe zbiory w naszym muzeum, drukowano ogromne ilości plakatów, ulotek, pocztówek, znaczków, wszelkiego rodzaju takich materiałów agitacyjnych dostępnych w tamtym czasie, o bardzo bogatej szacie graficznej. Ze strony polskiej zmobilizowano wszelkiego rodzaju artystów, plastyków, między innymi Stanisława Ligonia, późniejszego dyrektora Polskiego Radia w Katowicach, znanego pod pseudonimem Karlik. On pisał również takie bardzo humorystyczne felietony do gazety Kocynder, takiej, która ośmieszała stronę niemiecką. To są kapitalne przykłady właśnie tej walki propagandowej. Co ciekawe, strona polska... Być może możemy też podać przykłady takich plakatów, bo tutaj w muzeum, pani dyrektor, jest takich plakatów wiele. Jest wiele i tak jak pan Jan powiedział, one rzeczywiście, mimo tego, że nie było Photoshopa i innych programów
graficznych, to one no, tak naprawdę są dziełami sztuki. Zdarzały się też plakaty, które były w języku polskim i w języku niemieckim, tak? Bo zarówno jedna, jak i druga strona no, chciała przekonać do swojej racji Górnoślązaków i tych, którzy mówili po polsku, i tych, którzy mówili po niemiecku. I tak jak już wspomnieliśmy, w muzeum mamy bardzo bogatą kolekcję ze zbiorów państwa bełdowskich. Udostępniono tutaj i ulotek, notgeldów, czyli wszystkiego tego, czym się posługiwano, aby zachęcić właśnie do głosowania za jedną lub drugą stroną. No i kto wygrał tą wojnę propagandową, to o tym już w kolejnej części naszej audycji opowiemy. A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy, no i zapraszamy do tego, aby pozostać się z nami. Za chwilę wracamy do Muzeum Powstań Śląskich, zaraz po serwisie informacyjnym. Reklama. Ty wiesz, że mammografię... Czas na informacje dnia. Marszałek Sejmu zapowiada współpracę z rządem dotyczącą realizacji programu na drugą część kadencji. Marek Kuchciński mówił o tym na spotkaniu z mieszkańcami Kraśnika. Usługi seksualne w mieszkaniu należącym do posła Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej o sprawie informuje Polskie Radio Szczecin. Zabytkowe pojazdy wojskowe jadą z Lublina do Włoch. Wezmą udział w uroczystościach na Monte Cassino. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam. Parlament będzie współpracował z rządem w realizacji programu na drugą część kadencji, zapowiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który spotkał się w Kraśniku z mieszkańcami Lubelszczyzny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po Polsce i rozmowy z wyborcami. Na jakie zadania szczególnie zwrócił uwagę Marek Kuchciński? To pytanie do reporterki Polskiego Radia 24 Ewy Wasążnik. Podkreślił, że jednym z głównych celów obozu Zjednoczonej Prawicy jest powrót najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych w ręce polskich właścicieli. Od 2,5 roku następuje repolonizacja, czyli renacjonalizacja niektórych gałęzi gospodarki polskiej, w tym między innymi systemu finansowego. To było naszym celem głoszonym w kampanii wyborczej. Mima być nim aż do następnych wyborów oraz później marszałek Kuchciński twierdzi, że to podstawa poczucia bezpieczeństwa Polaków. Żeby Polska była państwem wolnym, żeby Polacy byli zadowoleni z władzy, żeby Polacy czuli się dobrze i bezpiecznie i żeby Polacy wiedzieli, że ta własność, którą kilkadziesiąt pokoleń naszych przodków budowało w postaci nieruchomości, w postaci fabryk, miejsc pracy, żeby to była własność polska oparta na tej gospodarce narodowej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w czasie spotkania z mieszkańcami Kraśnika zapowiedział również, że wzmocniona w ten sposób Polska będzie walczyć o silną pozycję w Unii Europejskiej i NATO. O planach parlamentu i rządu mówiła Ewa Wasążnik. Dziękuję. Nie żyją dwaj górnicy odnalezieni w kopalni Zofiówka. Informację potwierdza Jastrzębska Spółka Węglowa. Ratownicy wciąż poszukują trzeciego z zaginionych. Do silnego wstrząsu w kopalni doszło w ubiegłą sobotę. Od tego czasu trwa akcja ratownicza. Bierze w niej udział około 1000 osób. W apartamencie należącym do posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego działała agencja towarzyska. Informuje o tym Polskie Radio Szczecin, powołując się na 3 niezależne, nieoficjalne źródła. Reporter radia dowiedział się o agencji, dzwoniąc pod numer podany w ogłoszeniu. Ustalenia potwierdzili m.in. mieszkańcy kamienicy i zarządca budynku. Jak czytamy na stronie internetowej rozgłośni, w oświadczeniu majątkowym Stanisława Gawłowskiego widnieje informacja o dochodach osiąganych przez posła Platformy Obywatelskiej z tytułu najmu wspomnianego mieszkania. Rocznie na konto polityka wpływa ponad 18,5 tysiąca złotych. Reporterom nie udało się zapytać byłego sekretarza Platformy Obywatelskiej, czy wie, jaki rodzaj działalności prowadzony jest w jego mieszkaniu. Poseł przebywa w areszcie, między innymi w związku z zarzutami korupcyjnymi w aferze melioracyjnej. Komisja Europejska chce wpisania do umowy o Brexicie możliwości przedłużenia okresu przejściowego o 0,5 roku. Jak pisze tygodnik Independent on Sunday, ma to wynikać z zaniepokojenia Brukseli brakiem postępów w negocjacjach. Tygodnik pisze jednak, że w obliczu wewnętrznych podziałów również część członków rządu nie wyklucza tego rozwiązania.
Grudzień 2020. Według obecnego planu to data zakończenia okresu przejściowego, data ostatecznego zerwania z Unią, ale dziś Independent pisze, że Bruksela chce naciskać na to, by stworzyć furtkę awaryjną, możliwość przedłużenia tego okresu o pół roku. Powód? Według gazety w Unii rośnie zaniepokojenie brakiem postępów na wyspach w sprawie tego, jak po Brexicie wyglądać będą kontrole celne. W brytyjskim rządzie to ciągle kwestia sporna. Z dzisiejszych wyliczeń Daily Telegraph wynika, że 12 z 28 brytyjskich ministrów nie zgadza się w tej sprawie z premier. Ta forsuje system tak zwanego celnego partnerstwa, polegający na tym, że to Londyn w imieniu Unii pobierałby cła na towary przepływające z wysp na kontynent. Ale w tym tygodniu szef dyplomacji Boris Johnson określił ów system mianem szalonego. Według doniesień mediów minister do spraw Brexitu David Davis grozi dymisją. Obaj chcą innego rozwiązania, rozwiązania bez precedensu. Monitoring towarów odbywałby się przy pomocy wysoce rozwiniętej technologii, sieci komputerów, czujników i kamer. Żadna ze stron nie chce kompromisu, pisze Sunday Times. Sunday Times, w którym dziś premier apeluje o jedność i dodaje, trzeba się przygotować na kompromisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Z Lublina do Włoch wyjechały zabytkowe pojazdy wojskowe, które wezmą udział w obchodach 74. rocznicy zwycięstwa Polaków w bitwie o Monte Cassino. Na miejscu będą we wtorek. Wysłano 3 najciekawsze egzemplarze, mówi Piotr Godzina z zarządu Fundacji Niepodległości. Są niesamowicie odrestaurowane w barwach polskich jednostek, które walczyły w tamtych latach w drugim korpusie. Zabieramy duży transporter opancerzony Scout M3A1. To jest ulubiony pojazd generała Andersa, w którym często przyjmował inspekcje swoich oddziałów. Pojazd w malowaniu jeszcze afrykańskim drugiego korpusu z Egiptu. Zabieramy Willisa, pojazd znany pasjonatom II wojny światowej. Typowy mały pojazd terenowy, który służył transportowi ludzi, broni, zaopatrzenia. I zabieramy pojazd Dingo Daimler, to jest pojazd rozpoznawczy brytyjski. Pojazdy wraz z grupą rekonstruktorów w mundurach wezmą udział w uroczystościach pod pomnikiem generała Władysława Andersa w miasteczku Cassino oraz na polskim cmentarzu wojennym. Bitwa o Monte Cassino zdecydowała w maju 1944 roku o przełamaniu umocnionych niemieckich pozycji na tzw. linii Gustawa i przyczyniła się do otwarcia aliantom drogi na Rzym. Słońca dziś nie zabraknie, jedynie na wschodzie może się zachmurzyć i przelotnie padać. Synoptycy nie wykluczają także burz. Termometry pokażą od 22 stopni na Lubelszczyźnie, 24-25 na Mazurach i w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słowem niepodległa. Wracamy z audycją Słowem Niepodległa. Wojciech Kościak, witam Państwa ponownie. Jesteśmy w Świętochłowicach na Górnym Śląsku. Przed chwilą Państwo słyszeli typową śląską pieśń, a w naszym studiu, które jest tak naprawdę tramwajem z XX wieku, Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich, gdzie obecnie jesteśmy. Witam serdecznie. Pan Jan Planta. To trzeba zmienić nazwisko, jak takie ma brzydkie, jakaś bieda. To co ma reklamować jakąś biedę? Jest Biblia, jest Słowo Boże. Jak to nie czyta, to i biedny jest. No. Nawet dziadem może być, jak nie czytają Pisma Świętego. No daj spokój. Kto zwyciężył w tym plebiscycie? 20 marca 1921 roku ten plebiscyt... Ja dawno temu zaczęłam czytać. Wyniki... Z matematycznego punktu widzenia ukształtowały się na korzyść niemiecką. 60% ludności opowiedziało się za Niemcami, 40% za Polską. Ale kiedy zobaczymy sobie na mapę, jak te opcje głosowania przebiegały, okazało się, że w żaden sposób tej granicy nie szło dalej wytyczyć. Większe miasta, większe skupiska miejskie i przemysłowe głosowały za Niemcami. Natomiast gminy wiejskie, obszary dworskie, czyli całość tego, co otaczała to zagłębie przemysłowe, głosowała za Polską. W żaden sposób nie szło wytyczyć tej granicy, w związku z czym Wojciech Korfanty podjął decyzję o tym, żeby rozpocząć działania zbrojne trzeciego powstania śląskiego. No i rozpoczęło się to trzecie powstanie śląskie i chyba możemy tak bardzo krótko powiedzieć, że efektem w zasadzie tego powstania było to, że ten Śląsk dzisiaj jest polski. Tak jest, przynajmniej w tamtych latach część, ta bardziej zasobna, większą ilość przemysłu i rud węgla, rud metali przypadła właśnie Polsce. Natomiast większa część rolnicza przypadła Niemcom.
No i o tym już niestety nie zdążymy dzisiaj opowiedzieć, ale zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, aby przyjechać tutaj do Świętochłowic koło Chorzowa i zobaczyć na własne oczy tę wystawę. No i też dokończyć tę historię, którą dzisiaj tylko Państwa zaciekawiliśmy, no bo w końcu chyba trzecie powstanie śląskie to tak naprawdę ostatnie, to osobna historia i to, co się działo jeszcze później, bardzo ciekawa. No ale tutaj w Muzeum Powstań Śląskich mamy także taką specjalną wystawę, która się nazywa Gewery i Handgranaty. Co to w ogóle znaczy, Panie Janie? Tak właściwie, Panie Redaktorze, nie wystawa, a lekcja muzealna. Ja tu będę trochę po śląsku godał teraz. Nie oprowadza dla bajtli takie różne zajęcia, co by ich przyuczyć, co i jak z tymi gewerami. No i jest taka jedna anegdota związana z tym samym sprzętem, z tymi klamorami, które były używane właśnie w trzecim powstaniu śląskim. Oddział powstańczy jest musztrowany przez porucznika, rodowitego Polaka, ponieważ Polacy też brali udział w tym powstaniu, przekradali się przez granicę. No i on wydaje komendy w języku polskim. I oddział stoi jak wryty. I porucznik w pewnym momencie zaczyna krzyczeć: żołnierze, nie potraficie nawet musztry, co z was będą za powstańcy, przecież tutaj nie będziemy mieli możliwości, żeby wygrać z tymi Niemcami. Wtedy z oddziału występuje kapral: panie poruczniku, poradzimy. Czyli co? No, zrobimy. Kapral stanął przed oddziałem i go do Stillgestanden, Rüd, Oś, Gewe, Umhagen. I cały oddział oczywiście powstańców, jak jeden mąż, wziął karabiny do ręki, wykonał zwroty i ruszył w pole. Porucznik podchodzi taki zdziwiony do tego kaprala i się pyta: czyli żeście poradzili? Ja, bo każdy był w niemieckiej armii, to każdy poradzi i no rozkazy po niemiecku, ale będziemy się bili za Polskę. Jak Państwo widzą, zatem ta śląska gotka jest tutaj ważnym elementem, bo już w zasadzie doszliśmy do tego, że jest jedną z najważniejszych przyczyn, dlaczego w ogóle ta polskość przetrwała. Jak widać, nawet w tych działaniach wojennych był to bardzo ważny wątek. No, pani dyrektor, ciekawy jest w ogóle temat właśnie tej śląskiej gotki i tego, jak to wygląda obecnie, bo przeczytałem, że w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 roku 56 tysięcy osób zadeklarowało, że używa tego śląskiego dialektu w codziennych kontaktach domowych, a w 2011 roku, a więc 9 lat później, było to już ponad 500 tysięcy, a więc 10 razy więcej. Skąd ta olbrzymia różnica? Bo rozumiem, że czy to jest jakaś forma mody na tą śląską gotkę, także młodzież się coraz częściej i chętniej tym językiem, dialektem posługuje? Ja myślę, że ze wszystkiego po trochu, bo po pierwsze musimy pamiętać, że po II wojnie światowej po śląsku my nie mogli go dać tu. Kto go dał po śląsku, no to niestety miał pogowie. Czyli? No, czyli dostawał gorsze oceny, zakaz, rodzice do szkoły, uwagi w dzienniczku. I pilnowano tego w domach, aby w szkole no, uczyć i mówić po polsku, żeby rodzice nie musieli do rektora, czyli do dyrektora iść na dywan i tam słuchać, jak to ich bajtel godą. Po 89, kiedy możemy powiedzieć, że ta wolność tak i w gotce, i w wielu innych rzeczach wróciła, no to zaczęli my zaś gadać po śląsku. Ale że bajtle już nie poradziły, no to zaś ich teraz uczymy po śląsku. Jest rzeczywiście dużo piosenek, jest zespół Frele i inne zespoły, które Oberschlesien, które no śpiewają po śląsku, tak? I w wielu domach wraca się do tej gwary i myślę, że to jest dobrze, bo to są nasze korzenie. Tak go dali nasze starzyki, tak go dali nasze ojce i tak go domy my. No to skoro już płynnie przeszliśmy z przeszłości do teraźniejszości, to jeszcze ostatnie pytanie, bo mamy już dosłownie dwie minutki do końca naszej audycji. Pani dyrektor, jeszcze pytanie o to, jak będzie obchodzona ta setna rocznica odzyskania niepodległości tutaj w regionie na Śląsku. No i też warto dodać, że tutaj to nie zamknie się w tym roku 1918, bo tak jak już Państwo słyszeli odnośnie tych plebiscytów, powstań i tak dalej, tutaj walka o to, żeby Śląsk był Polski trwała dużo dłużej, ale jak to będzie wyglądało w roku 1918, no i czy coś wiemy o tym, jak będą wyglądały te obchody jeszcze w następnych latach? My na pewno obchody stulecia niepodległości traktujemy poważnie, ale też zapraszamy do tego, aby
je kontynuować w roku 2019, 2020, 2021 i tak naprawdę w 2022, kiedy mamy przyłączenie części Górnego Śląska do Polski. Mamy taki projekt 100 kotylionów na stulecie niepodległości, gdzie zapraszamy miejskie jednostki i my też muzeum z mieszkańcami, kleimy kotyliony. Właśnie, aby 11 listopada na 100 budynkach zawisło 100 biało-czerwonych kotylionów, a 25 października, tak jak pan Jan Plantan mówił, czyli w stulecie wystąpienia Korfantego w Reichstagu, zaczynamy taki przejazd tramwajem, to się będzie nazywało Tramwaj do Niepodległej, będziemy jeździć po miastach górnośląskiej metropolii i pokazywać, że dla Śląska to te kolejne lata tak naprawdę zbliżały nas do Polski i będziemy uczyć o powstaniach, o plebiscycie, bo nie wszyscy jeszcze wszystko wiedzą. A więc od dźwięku tramwaju nasza audycja się rozpoczęła, na tramwaju kończymy, w tramwaju w tym momencie jesteśmy i do tramwaju takiego właśnie Państwa zapraszamy tutaj w Muzeum Powstań Śląskich, a zapraszała serdecznie pani Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich. Serdecznie pani dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan Jan Planta, historyk oraz kustosz Muzeum Powstań Śląskich. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również. Oraz pan Jerzy Urbańczyk, wnuk powstańca śląskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I odjeżdżamy ze Śląska prosto do Warszawy. Do usłyszenia. Słowem wszystko. Na Warszawa pozdrawia Śląsk. Audycję Słowem Niepodległa prowadził dziś Wojciech Kościak. Na zegarach 15 minut po godzinie 12. Temat dnia. W Krakowie dobiegają końca centralne uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Obchody te są częścią kościelnych świąt z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystością tym na miejscu w Krakowie przygląda się i przysłuchuje Karol Surówka. Witam cię, Karol, dzień dobry. Dzień dobry. No to powiedzmy, co do tej pory wydarzyło się w Krakowie. Te uroczystości zaczęły się od chyba tej najsłynniejszej, najbardziej znanej części, czyli od procesji ze wzgórza Wawelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. Procesji w ozdobnych, często złotych relikwiarzach przeniesione zostały relikwie świętych, w tym oczywiście ta najważniejsza, czyli świętego Stanisława. Na czele procesji szli biskupi i księża, za nimi poczty sztandarowe i mieszkańcy. Wielu wiernych założyło tradycyjne stroje krakowskie, stroje historyczne czy mundury. Reprezentujemy tutaj krakowską komendę miejską. Zastąpiliśmy zaszczytu niesienia sztandaru. Czego się bardzo cieszę. Jeszcze raz prezes. Nie pieszę. Miałem okazję kiedyś nieść relikwię świętego Floriana. Przeszedł Stanisława. To jest relikwia świętego Stanisława. Tak jest. Tyle raz pan wierzył się. Czyli teraz chyba z kolei. Czy też jest teraz z kolei? Tak, tak, co roku. Wierzył pan, kontusz, buty, czapka, grzyma szabelki. Natomiast ubiór jest już koło 15 minut. Przy trasie tej procesji wiele osób udekorowało swoje okna i balkony, na przykład poprzez wywieszanie flag, najczęściej czerwonych, czy też przez umieszczenie na balkonach kwiatów. Ta procesja to tradycja, która ma blisko 800 lat. Pierwsza odbyła się w 1253 roku po kanonizacji świętego Stanisława. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał jednak, że w tym roku uroczystości ku czci świętego Stanisława były szczególne, bo zbiegały się ze stuleciem odzyskania przez Polskę Święty Stanisław. Szczególna to uroczystość. I kolej. Teraz, kiedy... uroczystości po procesji była msza tutaj, w miejscu, w którym jestem, przy Bazylice na Ojców Paulinów na Skałce. Homilię podczas tej mszy wygłosił przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Mówił o znaczeniu demokracji, a to dlatego, że święty Stanisław według niektórych źródeł zginął dlatego, że krytykował autorytarne rządy Bolesława Szczodrego, a więc był w Polsce jedną z pierwszych osób walczących o praworządność. Według Stanisława Gądeckiego jedną z najważniejszych zasad poprawnie funkcjonującego państwa demokratycznego to rządy prawa.
należy w związku z tym przestrzec przed lekceważeniem formalnych reguł. Są one czymś więcej niż zewnętrzną formą. Są wyrazem wartości, jakie stanowią wolność i prawo. Polityczna praktyka, która z nich korzysta, choć wymaga wiele cierpliwości, ma większą szansę znalezienia lepszych merytorycznie rozwiązań niż autorytarny rząd mniej związany prawem i regułami. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski mówił też o znaczeniu trójpodziału władzy. Organizacja społeczeństwa winna być zatem oparta na równowadze władz, czyli na braku dominacji jednej władzy nad drugą. Władze te winny być niezależne wobec siebie, winny się dopełniać, hamować i kontrolować. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. Arcybiskup dodał jednak, że zdrowa demokracja zakłada zgodność z prawem moralnym. Jak mówił, nie wolno przeceniać demokracji, czyniąc z nim namiastkę moralności lub cudowny środek dla niemoralności. Przewodniczący biskupatu zacytował też słowa Jana Pawła II, który powiedział: historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Metropolita Poznański dodał, że istotny jest wkład chrześcijaństwa w rozwój i stabilność Europy. Tutaj cytat: gdy chrześcijaństwo stanowiło w Europie religię dominującą, ono dostarczało obok wartości. Dzisiaj, pozbawieni tego wspólnego fundamentu wartości powszechnych, czujemy, jak nasze społeczeństwa kruszą się w sensie duchownym. Coraz mniej jest wartości, które nas łączą, a coraz więcej tych, które nas dzielą. Czy zatem skazani jesteśmy na świat, w którym łączyć będzie nas tylko kodeks ruchu drogowego? Mówił arcybiskup Stanisław Gondecki. Po mszy wierni, zgodnie z tą 800-letnią tradycją, wrócili w procesji na wzgórze Wawelskie. Przypomnę, że święty Stanisław urodził się prawdopodobnie w 1030 roku. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz małopolski. Wspierał m.in. powstawanie klasztorów benedyktyńskich. Jako biskup Krakowa wdał się w konflikt z Bolesławem Szczodrym. Te źródła konfliktu nie są do końca jasne. Z opisu Gala Anonima wynika, że król oskarżył biskupa o zdradę. Wedle tradycyjnego przekazu święty Stanisław miał upominać króla m.in. za nieodpowiednie traktowanie poddanych czy zaniedbywanie państwa poprzez ciągły udział w wojnach. Według niektórych tą wspomnianą zdradą była klątwa, którą święty Stanisław nałożył na Bolesława Szczodrego. Bolesław Szczodry skazał świętego Stanisława na śmierć i obcięcie członków. Legenda głosi, że szczątki świętego Stanisława po śmierci świętego miały się zrosnąć, co było symboliczne i zapowiadało zjednoczenie ojczyzny po podziale dzielnicowym. Dodam jeszcze, że w tych już teraz uroczystościach dobiegających końca brali udział przedstawiciele władzy państwowej, m.in. prezydent Andrzej Duda. Karol, powiedz proszę jeszcze, co sprawia, że wierni tak chętnie tłumnie uczestniczą w roku? Gdzie wierni, że co? Że wierni nie chcą do kościoła chodzić? No to ja już nie mam na to wpływu. Że wierni. Radio Koncita, Deuteronomium Education. Deuteronomium to jest piąta księga Mojżeszowa. To jest nazwa piątej księgi Mojżeszowej. Znaczy tyle co powtórki, że będziesz powtarzał, będziesz spajał synów ludzkich do piątego, dziesiątego pokolenia, 25. Z drugiej strony są też znane tutaj wszystkim Krakowianom te procesje z lat 60., podczas których ogłaszał wtedy metropolita krakowski Karol Wojtyła, który wtedy tak naprawdę w tych ostatnich latach zacząłeś tutaj gromadzić tłum wiernych, tłum Krakowian, i to był też taki początek tych procesów, które łączyły zarówno mieszkańców, jak i władze kościelne najwyższego szczebla, ale też później także władze państwowe, to znaczy wtedy kościół zamknął się. Przedstawiciele biskupatu właśnie wtedy spotykali się z mieszkańcami, więc jest ta historia tych procesów z udziałem
Jarosława II, wtedy jeszcze Karola Wojtyła. A trzeci powód jest taki, że po prostu ta procesja niewiarygodnie wygląda. Jest to kilka tysięcy osób w różnych strojach, z różnymi sztandarami przechodzą przez miasto. Mamy tutaj tradycyjne krakowskie stroje ludowe, ale też na przykład mundury formacji różnych typu policja, typu straż pożarna, mundury gardowe. Oprócz tego też wiele osób ubiera na przykład stroje odpowiednie dla tradycyjnych cechów krakowskich. Jest wiele osób zrzeszonych w jakichś organizacjach religijnych, na przykład przybiera wtedy ozdobne szaty, więc jest taki niezwykle kolorowy powód, który przechodzi przez ulice miasta, który wiele osób, nawet jeżeli nie bierze udział w tych uroczystościach religijnych, no to często staje przy trasie tej procesji, żeby obejrzeć, jak też to wygląda. Mamy więc obchody z bogatą tradycją, no i ta kolorowa procesja również z tradycją bardzo bogatą, procesja, którą pięknie nam tutaj słowem rysujesz, tak by nasi słuchacze w całym kraju mogli choć na chwilę, jeśli nie chciałem, to duchem przenieść się do Krakowa. Ale powiedzmy jeszcze o tym wymiarze słowa, które dziś też wybrzmiało bardzo głośno i wyraźnie podczas mszy przy ołtarzu 3000-leci. Na skałce tej mszy przewodniczył kardynał Giuseppe Versalli, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Zaś homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Biskupatu Polski. Fragment tej homilii już przed chwilą prezentowałeś, ale szukam takiej głównej myśli, może lepszym słowem byłoby przesłania, które popłynęło dziś do wiernych w Krakowie, choć nie tylko do wiernych w Krakowie. No jeżeli Wrocław jest lichwiarski, no to zakończyliśmy to właśnie, dlatego jest ten Kraków, o Krakowie dzisiaj, proszę Państwa. No ze Śląska dużo informacji, ja mam połączenia z bankiem ING, także no przynajmniej myślami jestem i praktycznie i zobaczymy, no jeszcze trzeba będzie... Trzeba za to ING też dopłacić, bo jestem na debecie, wiesz, za kartę 7 zł miesięcznie, a jak tak 5 miesięcy przejdzie, to za wszystko trzeba płacić. A ten Wrocław strasznie lichwiarski, proszę Państwa, a to tak to finanse, a to takie finanse. Wrocław strasznie lichwiarski. Na miejscu, tylko że wolał angażować się w wojnę, czy to na terenie dzisiejszej Ukrainy, czy to na terenie Czech, gdzie to na terenie dzisiejszej Ukrainy, angażował się w jakieś polityczne wojny, żeby na przykład członków swojej rodziny obsadzać na innych tronach, więc ta tradycja wywodzi się od postaci, która... Radio kończy, także proszę się nie bać, wszystko jest pod kontrolą. Ten motyw państwowy bardzo często w tych homiliach się pojawia. Tak też na przykład było podczas procesji kilka lat temu, Radio Końcika. W czasie wyborów samorządowych. Także dosyć tego Wrocławia. Dzisiaj mamy o Krakowie. Dzisiaj wiadomości z Krakowa. No i dzisiaj też ten motyw państwowy był. Tym razem była szczególnie mowa właśnie o demokracji. Stanisław Gondecki mówił o znaczeniu demokracji, że jest to ustrój, który Kościół w pełni popiera, choć tutaj cytuję, Kościół nie bezkrytycznie popiera demokrację. Arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślał, że ta demokracja musi być oparta na prawie moralnym, które podchodzi od ludzi, które może pochodzić na przykład właśnie od religii. Zwracał jednak uwagę, że są takie pewne zasady państwa demokratycznego, które powinny obowiązywać w każdym dobrze funkcjonującym państwie. Tutaj o praworządności, o rządach prawa, że każdy rząd musi kierować się ustalonym prawem, nie może go omijać, nie może iść na skróty. Tutaj biskup na przykład przestrzegał przed zbyt pochopnym, zbyt szybkim uchwalaniem pewnych... Chyba chwilowo nie słyszę się z Karolem Surówką, który jest w Krakowie i opowiada nam o uroczystościach uczci świętego Stanisława. Przypomnijmy te uroczystości. No bo to nie jest święto. Końca są to centralne uroczystości uczci świętego Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Obchody te są częścią kościelnych świąt z okazji
kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, że nie można tworzyć wolności. Metropolita Krakowski zwraca także uwagę, że święty Stanisław może nas nauczyć wolności ducha, która jest podstawą wszelkiej innej wolności. A tym razem w roku 2018, bo rok rocznie te procesy wyglądają nieco inaczej, uczestnicy procesji mszy na skance dziękowali także Bogu za beatyfikację błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. My ponownie słyszymy się z Karolem. Karolu? Tak, Karol, dzień dobry, tym razem innego łącza, bo to poprzednie zawiodło, tak jakby nasze tarce. Ale mamy plan B i wcielamy go w życie. To na zakończenie krótko powiedz jeszcze na finał, jaka pogoda, to nie najważniejsze przy tego typu uroczystościach, ale czy w Krakowie dziś pogoda dopisuje i dopisała? Pogoda absolutnie dopisała, w Krakowie jest bardzo piękne słońce, z lekkim wiatrem, może nie za gorąco. Aż tak istotnie, że ten proces jest się tego profesora. Pamiętam dwa lata temu, że proces odbywał się w deszczu. Wtedy uczestników było, jeżeli niewiele mniej, no to być może nawet tyle samo. Jednak uczestnictwo dla jednych wydaje się, że było z sporą przyjemnością, bo pogoda była idealna. Bardzo Ci dziękuję za te relacje z Krakowa. Karol Zurówka, kłaniam się nisko. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Szczerbym sprzęt, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodź z trudem, po co to trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan, ale starość to nie powinien pozbawić go życia. Proszę mi się odnosić. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 12.30. Czas na informacje dnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Polityka prorodzinna, zatrzymanie fali emigracji, repolonizacja przemysłu i banków to najważniejsze cele rządu, których realizację będzie wspierać parlament. Taką zapowiedź złożył na spotkaniu z mieszkańcami Kraśnika marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Ocenił, że tylko w ten sposób wzmocniona Polska będzie mogła walczyć o silniejszą pozycję w Europie i na świecie. Jeżeli inne państwa, narody mają pewne przywileje, to uważamy, że wszyscy powinni być traktowani równo w tej wielkiej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Podobnie traktujemy Sojusz Północnoatlantycki, NATO, jako instytucję, jako wielką organizację zapewniającą nam bezpieczeństwo. Marszałek Marek Kuchciński bierze udział w spotkaniach z Polakami zapowiedzianych na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. 21-letni mężczyzna, który wczoraj wieczorem w centrum Paryża zasztyletował jedną osobę, pochodził z Czeczenii. Miał obywatelstwo francuskie. Nie był karany, ale figurował na liście osób potencjalnie niebezpiecznych, sporządzonej przez służby antyterrorystyczne. W ataku, do którego doszło około 21 w pobliżu gmachu Opery Paryskiej, zginął 29-latek, a 4 osoby zostały ranne. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został zastrzelony przez policję. Zatrzymano rodziców nożownika, którzy są przesłuchiwani. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tak zwane państwo islamskie. Premier Edouard Philippe w krótkiej wypowiedzi dla dziennikarzy zapewnił, że Francja nie zaprzestanie walki z terroryzmem. Wpis o podobnej treści zamieścił na Twitterze prezydent Emmanuel Macron. W świątyni Baczności Bożej w Warszawie trwa drugi europejski festiwal Schumana pod hasłem Idźmy kształtować Europę pod sztandarem sługi Bożego Roberta Schumana. W programie msza święta, modlitwa w intencji przemiany Europy oraz dyskusje panelowe. Odchody rozpoczęła sesja panelowa. Wśród zaplanowanych tematów są m.in. rola kapitału Polonii w promocji i rozwoju Polski oraz tworzenie relacji z narodami Europy i świata według idei Roberta Schumana. Troska o środowisko i życie człowieka w świetle encykliki papieża Franciszka Laudato Si, budowa wspólnoty narodów Trójmorza. Celem festiwalu jest przybliżenie idei Schumana i jego sylwetki, mówi profesor Zbigniew Kresiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Bo jest mało znany, niektórzy go sobie źle kojarzą. Jest poznany tak naprawdę przez paradę Schumana i na tych paradach nic się nie dzieje, jeśli chodzi o poznanie Roberta Schumana. I tutaj właśnie pokazujemy, jakie jego idee można stosować na przykład w Solidarności Gospodarczej. Robert Schuman, kto to jest? Proszę tutaj
więc dojść, jak kształtować kto to jest, młodzież, ten Robert Schumann, to, jeżeli pan będą wiedzieć, co będzie lepiej. Taki to stół z Jan Paweł II. Trwa msza święta, po której nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu. Modlitwa bez granic, czyli modlitwa wstawiennicza w intencji przemiany Europy. Festiwal zakończy odczytanie przed 18:00 wezwania o powrót Europy do chrześcijańskich korzeni. W Baranowiczach na Białorusi obchody 30-lecia powstania Społecznej Szkoły Polskiej. Mieści się ona w miejscowym Domu Polskim. To jedyna tego typu placówka oświatowa w 180-tysięcznym mieście na zachodzie Białorusi. Dyrektor Społecznej Szkoły Polskiej w Baranowiczach, Eleonora Raczkowska, powiedziała Polskiemu Radiu, że na zajęcia uczęszcza ponad 600 uczniów. Moim zdaniem to akurat szkoła teraz rozkwita. Ma mnóstwo uczniów. Każdy chce podtrzymywać tutaj, mieszkając na Białorusi, polską kulturę i polską tradycję. Senator Andrzej Pająk z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, który przyjechał na uroczystość do Baranowicz, mówi, że spotkania z Polakami na Białorusi zawsze dostarczają niesamowitych wrażeń. Tutaj jest to, co najpiękniejsze w naszej polskiej tożsamości. Społeczna Szkoła Polska w Baranowiczach nosi imię Tadeusza Rejtana, pochodzącego z okolic Baranowicz, szlachcica i posła na Sejm, który w 1773 roku wystąpił przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski, mówiąc słynne chyba po moim trupie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Baranowicze. Społeczna Szkoła Polska w Baranowiczach otrzymuje wsparcie m.in. od Wspólnoty Polskiej, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Polskiego Konsulatu Generalnego w Brześciu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 dni wschód. Dzień dobry, w magazynie 7 dni wschód. Witam Państwa, Piotr Pogorzelski. We wtorek dotychczasowy lider opozycji Nikol Paszynian objął stanowisko premiera rządu Armenii. Jak udało się doprowadzić do zmiany władzy? O tym porozmawiam z Arkadiuszem Miksą z Fundacji Ormiańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Protesty w Armenii trwały od połowy kwietnia. Doprowadziły do ustąpienia ze stanowiska Serża Sarkisiana, który w latach 2008-2018 był prezydentem. A po zmianie systemu z prezydenckiego na parlamentarny w dniach 17-24 kwietnia szefem rządu. Czy gdy rozpoczynały się wtedy te manifestacje, wierzył pan, że opozycja zwycięży? Prawdę powiedziawszy nie. Ja wyjeżdżałem z Armenii w sobotę 14 kwietnia, natomiast 13 obserwowałem tak naprawdę pierwsze wystąpienia, pierwszą manifestację. Była to tak naprawdę manifestacja, na którą przyszło, szacuję, tak około 100, może 150 osób, głównie młodych ludzi. I było widać, że ta manifestacja nie ma żadnego impetu, że nic, jak to się mówi, z tego nie będzie. I nawet kiedy rozmawiałem później wieczorem z Ormianami, w których mieszkałem, no to nie ukrywali swojego rozczarowania, powiedzieli, ach, machnęli ręką ta młodzież, ona znowu nic nie zrobi, nic z tego nie będzie, tak? Natomiast od poniedziałku już, kiedy już wróciłem do Polski, no nabrało to wszystko gwałtownego impetu. No właśnie, a co się takiego stało, że nagle te protesty... Radio Koncik. Co się takiego stało? Radio Koncik. Musi być czas głośno. Tam, że i tak to społeczeństwo bardzo długo wyczekiwało i bardzo dużym kredytem zaufania Sarkisiana obdarzyło, czekając tak naprawdę tak długo na te zmiany, które no nie nastąpiły, a jedyne zmiany, jakie nastąpiły, no to właśnie bezpośrednio w otoczeniu samego Sarkisiana, który za pomocą nepotyzmu, korupcji i tak dalej ustawiał, można powiedzieć, sytuację w państwie. No właśnie, a dlaczego Ormianie przez tak długi okres znosili tę niezbyt wesołą sytuację? Ja myślę, że brało się to również z tego, że jakby społeczeństwo też nie dążyło do jakiejś konfrontacji z racji z trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajduje się w tym momencie Armenia, która nie utrzymuje kontaktów dyplomatycznych z dwoma sąsiadami swoimi. Armenia, proszę Państwa, Radio Koncika i Armenia. Armenia, czy Armenia, nie może doprowadzić w każdej chwili do podnego ataku na Azerbejdżankiem. Armenia, królowo Polski. Ale jak wygląda życie codzienne w Armenii, bo rozumiem, nepotyzm, korupcja, czy to jest ta korupcja na każdym poziomie, czy to jest ta korupcja tylko na najwyższym poziomie władz?
Znaczy ona chyba dotyczy przede wszystkim Armenia i korupcja. Armenia i korupcja. Armenia i korupcja. Natomiast też myślę, że to się przekładało na sytuację również na dołach, czyli na prowincji, że widząc, że góra tak robi, dając taki sygnał, że tak można, no bo to samo pewnie działo się na mniejszą skalę, jeśli chodzi o sytuację poza Jerewanem. Czy ta prowincja bardzo się różni od samej stolicy? Zdecydowanie tak. Sama prowincja i również Jerewan sam, gdzie po centrum i obrzeża też jest diametralnie inny i to są, można powiedzieć, dwa światy. Prowincja bardzo bym powiedział uboga, aczkolwiek ludzie bardzo zaradni, przedsiębiorczy. Armenia i korupcja. Armenia. Nie są sprzyjające warunki ze względu na niskie opady atmosferyczne i w większości to, że kraj jest górzysty, nie sprzyjające do uprawy, do produkcji, mimo wszystko nie dają sobie rady. Nawet na tym w tym stopie potrafią mieć jeziora, które hodują ryby i szoprowaty, otworzyli teraz szklarnie, tunele foliowe po tym, jak kraje Europy Zachodniej i Polska nałożyły embargo na Rosję, mówią wprost, że to dzięki Polsce otworzyła się dla nich teraz nisza na rynku rosyjskim, dzięki temu, że my nie eksportujemy, to oni eksportują właśnie do Rosji. Czy Rosja zapewniła import paru Czyli to jest pewna szansa dla Armenii, a jeżeli chodzi o przemysł, o jakieś zakłady produkcyjne większe? No niestety większość przemysłu upadła w roku 1989 po rozpadzie Związku Radzieckiego, bo trzeba sobie powiedzieć, że Armenia w Związku Radzieckim była najbogatszą z republik. Paradoksalnie to nie ta Rosja, nie Ukraina, ale Armenia była najbogatszą z republik radzieckich. Gdzie mimo wszystko było właśnie sporo przemysłu i to też wynikało z tego, że Armianie jako nacja, jako naród są taką nacją bardzo wysoko stojącą cywilizacyjnie. Mają naukowców, mają kompozytorów, mają wybitnie rozbudowaną kulturę, bo też miałem okazję to obserwować. Więc jakby był tam potencjał, byli tam ludzie na odpowiednim poziomie, wiele też elementów podobno dotyczących przemysłu zbrojeniowego na potrzeby Związku Radzieckiego właśnie było w Armenii. Także porobili, proszę Państwa, różne nazwy, kasa statystyka, Eurobank, Mikrokasa, a to wszystko jedno i to samo wydostwo. Niecierpliwe, Imperatum Bank, nerwowe, hipochondryczne, proszę Państwa, bo to nic z tym bankiem amerykańskim nie ma wspólnego. Czyli Ormian, w Armenii to oczywiście, że około co najmniej 10 milionów, czyli 3 razy więcej żyje poza granicami tego kraju. Od Rosji poprzez Stany Zjednoczone, też i prawda, w Polsce i w Europie Zachodniej ma ogromny wpływ. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to nie ma wspólnego z tym. Nic to nie ma wspólnego z tym. Znana piosenkarka Cher chociażby, czy inne znani i bym powiedział celebryci, którzy wysłuchują. Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Czuwam. Jest to zasługa milionerów pochodzenia ormiańskiego, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, którzy są w stanie włożyć 40 czy 50 milionów dolarów na jakąś inwestycję. Także bez tej diaspory dzisiaj sytuacja byłaby jeszcze, nie wyobrażam sobie nawet jak bardzo zła, ale naprawdę bardzo, bardzo zła. Teraz jest praktycznie tak, że każdy ma w rodzinie kogoś, kto jest poza Armenią i wysyła po prostu do Armenii pieniądze. Tak, to że... Królowo. Wydaje mi się, że turystyka akurat zaczyna mieć się coraz lepiej. Ormianie widzą możliwości, jakie nic nie są turystyka takiego kraju, który posiada naturalnie surowców. Trzeba powiedzieć, że teraz widać w Armenii, że już jest to nastawienie na rozwój rządu frakcjonalny, była po prostu takiego otwarcia. Przeciwnie będzie to, że ja myślę, że to też wynika z tego, że właśnie ta trudna sytuacja i to trudne położenie geopolityczne powoduje, że jeśli chodzi o inwestycje, jakie jest kapitał, który jest zachodni, to musimy to robić w jakiejś sytuacji, bo jeśli wybudowanie pozycji kraju, który jest w stanie do wojny, który ma wspólne kontakty dyplomatyczne, zarówno z jednym, jak i z drugim, a również z kontaktem dyplomatycznym z innym krajem,
Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O Maryjo, bardzo często mówisz się za nas, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i polecam to. Zapłać szczęść Boże. Tajemnica trzecia, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Maryja, ty widzi swojego cierpiącego Syna, jak znosi szyderstwa i kpin. Widzi, jak On to potrafi przyjąć w milczeniu i zachować właściwą sobie godność mimo wszystko. Maryjo, módl się za mnie do Syna, by żadna sytuacja w moim życiu nie udarła mnie z godności bycia dzieckiem Bożym i Twoim dzieckiem. Polskie produkty zaczęły być cenione w całym świecie, ale nie spodziewałem się, że będzie tego aż tak dużo. Ojcze nasz, który jest w niebie, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Bogiem sławiona, Maryja. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokornego Syna, Gospodzina. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Usłysz głosy
Napełń myśli człowiecze, 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 słysz mowy litwę, ją znosimy. Tajemnica czwarta, druga krzyżowa. A na świecie, aha. Pokorzenie nie są w stanie powstrzymać Jezusa przed realizacją Bożego planu zbawienia. Jezus, prosimy, na tej drodze, a na świecie, rojski pobyt. W trudach i zmaganiach mojego życia. Pomóż mi dotrzeć do celu, którym jest Twój syn. Rajski przebyt. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Bartu, jestem na Pan Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion i owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, Pan Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża,